Szanowni Państwo, witamy serdecznie na drugim już dniu Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jest ze mną dzisiaj prezes Good Valley Polska, Paweł Nowak. Dzień dobry, witam serdecznie. A ja nazywam się Demianiuk Igor i mam przyjemność być przedstawicielem działu prasowego Szkoły Głównej Handlowej. A szczegółowo znajdujemy się w studiu prasowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Bardzo miło. Jest to wyjątkowa edycja forum, jest to 33. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a także za nami 30 lat Good Valley. Proszę powiedzieć, jakie główne kamienie milowe w ciągu tych ostatnich trzech dekad mógłby Pan wskazać? Pierwsze, jak Pan zadał to pytanie, sobie myślałem, że młodzi ludzie nie pamiętają, ale nie chciałbym też tak brzmieć. No 30 lat to jest bardzo długi okres. No, myślę, że część z nas jeszcze pamięta, co się wtedy działo w ogóle w Polsce. Olbrzymia przemiana gospodarcza, która miała swoje konsekwencje, również koszty. I te koszty bardzo duże były, szczególnie na wsiach. My produkujemy, zajmujemy się rolnictwem, produkujemy żywność i w tych czasach no pewnie jakby część pamięta kartki na mięso, na masło, brakująca żywność, a z drugiej strony upadające PGR-y i ziemia, która leżała odłogiem. I tak się zaczęła ta firma w ogóle, od tego. Czyli od pomysłu, że tak nie może być, że żywność trzeba produkować tam, gdzie są zasoby i tam, gdzie są konsumenci. No i co, 30 lat, no dużo czasu, ale też ten czas szybko biegnie. Ja jak podsumowywałem niedawno, mieliśmy obchody naszej firmy, to mówiłem jakby tak myśląc o tym, z czym się kojarzy ta firma w jednym słowie i mówiłem o tym, że to jest leadership. Ta firma zawsze była w ogóle jakby ponad czasy, w których funkcjonowała. Kilka przykładów. W 1999 roku, kiedy zamykaliśmy nasz obieg, czyli wtedy mówimy, że mamy produkcję od pola do stołu, czyli jakby dołączyliśmy zakład przetwórczy. I wtedy mówiliśmy już o gospodarce obiegu zamkniętego, 99 rok. W 2005 pierwsza biogazownia rolnicza, produkowaliśmy zieloną energię. Kto wtedy myślał o zmianach klimatycznych, śladzie węglowym, porozumieniu paryskim i tak dalej. 2004 rok w naszym raporcie finansowym pierwsze wzmianki niefinansowe, czyli raportowanie aspektów niefinansowych. 2017 produkcja hodowla bez antybiotyków. Dzisiaj nasza marka, która jest marką, która nie tylko mówi o jakości produktów, ale przede wszystkim mówi o świadomości konsumentów, o śladzie węglowym właśnie, o wpływie na środowisko, o świadomych wyborach. Także jakby jednym słowem, no właśnie takie przewodzenie i takie jakby bycie ponad to, co jest oczywiste, jasne ze względów czy to ekonomicznych, czy społecznych, ale właśnie przewidywanie i pokazywanie swoją działalnością, że zmiany zaczynają się tu od siebie i że każda firma może się zmieniać, jakby nie czekając na to, że prawo się zmieni, albo nie narzekając, że konsumenci to nie potrafią zrozumieć, dlaczego trzeba wybierać mądrze, no na przykład. Więc my adresujemy to w taki sposób, okej. Nasi konsumenci, mimo że deklarują, że chcą wybierać produkty ze zrównoważonej produkcji, jak są w sklepie, to o tym nie myślą. Jak są w sklepie, myślą ceną. I myślą też tymi korzyściami dla siebie. Nie? Czyli czy to jest smaczne, czy to jest ładnie opakowane i tak dalej. Czyli my musimy to zaadresować. Jasne. A wtedy jak oni wybiorą te produkty, to jakby przy okazji zaadresują też inne rzeczy. I nie można po prostu... Ja się po prostu bardzo wewnętrznie z tym nie zgadzam, że obarczamy innych winą za pewne rzeczy i mówimy, że to politycy czegoś nie zrobili albo że konsumenci właśnie czegoś nie potrafią zrozumieć. A firma jest od tego, żeby pomóc im zrozumieć i przełożyć właśnie
te wartości, które są ważne z punktu widzenia właśnie czy to środowiska, czy to właśnie hodowli, dobrostanu zwierząt, na korzyści dla konsumenta, czyli jakość produktów, smak produktów, użyteczność, dostępność, no i cena na końcu. No tak, widzę to. Nie da się bez końca zrzucać odpowiedzialności na oczywiście, dokładnie tak. Raz na polityków, raz na konsumentów. Dokładnie tak. Trzeba się też trzymać tych wartości, o których pan wspomniał, a z tego co kojarzę, proszę mnie pomylić, jeżeli się mylę, jedną z tych celów i wartości jest ta samowystarczalność. I bardzo zaciekawiło mnie ten wątek zamykania obiegu, tak? Od pola do stołu. Jakby mógł pan opowiedzieć troszkę o tym zamykaniu obiegu? No, to od pola do stołu wymieniane w tej chwili jest przez wszystkie przypadki. To w zasadzie myślę, że wszystkie biznesy próbują mówić o GOS, o obiegu zamkniętym. A ja powiem tak, rolnictwo w zasadzie, czy produkcja żywności w samej swojej definicji taka powinna być. I my tak to rozumiemy. Wtedy jakby 30 lat temu nie potrafiliśmy tego nazwać. Dzisiaj są już na to nazwy. Wtedy mówiliśmy dobre rolnictwo, czy odpowiedzialne rolnictwo. Dzisiaj mówimy zrównoważenie, obieg zamknięty. W prostych słowach. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zbudować kulturę organizacyjną firmy, która jakby opiera się o to, że nie ma odpadów, że coś, co powstaje przy produkcji głównego produktu, nie jest odpadem, tylko jest produktem do czegoś innego. I tych przykładów mamy masę. Aha. Podam choćby taki, że my hodując zwierzęta mamy odchody, czyli gnojowice. Tą gnojowicę używamy w biogazowniach rolniczych, poddajemy fermentacji, z tego produkujemy energię elektryczną i cieplną, a przy okazji sferment jest nawozem, który trafia na pola, czyli w zasadzie jakby pierwiastki krążą, czyli jakby z tego produkujemy zboże, które karmimy nasze zwierzęta, które produkują z kolei odchody, które z biogazownia i tak dalej. I tak można podchodzić do wszystkiego, nie wiem, choćby też wczoraj miałem taką dyskusję a propos plastiku, recyklingu, tutaj też na forum stoją piękne maszyny, bo w końcu w Polsce zaczynamy mówić poważnie i regulować recykling. I ja powtarzam, bo niedawno też mieliśmy w firmie event, w którym właśnie taka maszyna stanęła i ja patrzyłem z boku, bo też mieliśmy jakieś tam nagrody dla ludzi, którzy wrzucali te butelki. Jak wszyscy przy tej maszynie się dziwili, że trzeba te butelki rozprostowywać, bo wszyscy mamy tendencję do zgniatania. To jest po prostu bzdura, to jest w ogóle jakby psujemy surowiec, który nie trzeba go później przetwarzać, żeby z kolei odzyskać ten plastik, tylko ta butelka jak jest cała, czy puszka. I ja myślę, że po prostu ja wierzę, no trochę to też jest takie jakby z mojej strony może niepoprawny optymizm, ale wierzę w to, że plastikiem da się obracać w obiegu zamkniętym, nie dokładając nowego plastiku, po prostu. Czyli jakby 100% dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tego surowca. Tak, dokładnie tak. 100% surowca. Otwarcie powiedziawszy, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy i zobaczyłem temat rolnictwo, to otwarcie powiem, wróciłem myślą do swojej pasji, jaką jest historia. Aha. I przypomnieli mi się fizjokraci, taki nurt filozoficzny z XVIII wieku, którzy uważali, że to właśnie rolnictwo jest podstawą, a inne gałęzie, tak jak przemysł usługiony, tylko przetwarzają to, co rolnictwo wytworzy. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie o tym rolnictwie się mówi najmniej. Usługi to jest temat najbardziej na chodzie, najbardziej gorący, teraz bardziej mówimy o przemyśle, a tutaj spotykaliśmy też, żeby porozmawiać o cyfryzacji i rewolucji cyfrowej rolnictwa. Na czym to miałby polegać? Ja oczywiście do nurtów filozoficznych nie będę się odnosił. Jedyny taki komentarz to powiem tak, że to trochę tak jak jest z fundamentami w budynku, że o nich się nie mówi, ale one są. Ale one jakby jak nie będzie produkcji żywności, rolnictwa, to my nie będziemy mówili o tym, czy sztuczna inteligencja pozwoli nam napędzać roboty, które gdzieś tutaj też chodzą po korytarzach. To trochę tak. Natomiast jeżeli chodzi o cyfryzację, ja chciałbym powiedzieć o tym, że tak. My dzisiaj zresztą też śmiało mówimy o tym, że to, co dzisiaj robimy, to jest najlepsza wiedza, którą dzisiaj mamy, ale jutro ona będzie inna. Zdobycze technologii są po to, żeby produkować czy funkcjonować lepiej. My dzisiaj, to powiem panu w ten sposób, że jakbyśmy patrzyli na nasze pola uprawne, to mamy komputerowe mapy pól, na których wiemy dokładnie na każdym metrze kwadratowym, jaka jest zasobność ziemi.
jaka jest dostępność wody i potrafimy tak zaprogramować maszyny rolnicze, żeby w danym obszarze wysiać więcej nasion, bo wiemy, że w tym miejscu wyrośnie większy plon, bo jest potencjał ziemi. Również dozując nawozy i tak dalej, i tak dalej. To trochę brzmi jak science fiction, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj rolnictwo, jakby też trochę odczarowując, rolnictwo bardzo mocno korzysta ze zdobyczy technologicznych, z dronów, które gdzieś tam fotografują pola i potrafią pomóc w tym, żeby właśnie, nie wiem, zastosować jakieś środki chemiczne tylko w danym miejscu, albo tam się pojawił jakiś szkodnik i tak dalej. Poprzez analizę właśnie danych, czy właśnie taką, że na tym obszarze warto stosować taką mieszankę zbóż, albo taki płodozmian, bo on przynosi najlepsze efekty. I myśmy tutaj w kuluarach też rozmawiali o tym, że żywności mamy wystarczająco. Ja bym tylko jakby zwrócił uwagę na dwie rzeczy, że i to jakby widzimy, no to że się klimat zmienia, to nie chciałbym tutaj dyskutować, natomiast zasobność wody się zmienia, to w dość mocny sposób wpłynie na dostępność żywności, no i będzie ludzi więcej. Dzisiaj też na świecie są ludzie, którzy jedzą za mało. Pan powie, że no ale my marnujemy 30% żywności, to też w jakiś sposób się wyrównoważy. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o tym, że my uważamy, tak funkcjonujemy i zresztą od 30 lat, że jest recepta na to, że będzie ludzi więcej, że chcą jeść lepiej, a nie musi to być kosztem właśnie, nie wiem, wycinania lasów, zdobywania nowych obszarów pod produkcję rolną. Czyli takie podejście, dzisiaj ładnie nazwane zrównoważone, odpowiedzialne, czyli właśnie takie, że przez działania, przez mądrość, przez wiedzę, przez właśnie narzędzia, choćby cyfryzacji, jesteśmy w stanie wyprodukować więcej z tych zasobów, które mamy. Widzę. I tak szczerze myślę, że jeszcze nie znamy limitów. No, w zasadzie jest trudno mi, też jakby pan mnie zapytał, co tam za 10 lat będzie, to dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jestem w stanie powiedzieć, że pewnie nie wiemy jeszcze, co się wydarzy. Również w rolnictwie, które wydaje się dość takim tradycyjnym. Tradycyjnym fundamentem, o którym tak wspominaliśmy. Teraz nam pomału dobiera końca. Przed panem panel w strefie SGH, na który również się cieszę. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo miło było poznać i porozmawiać. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia na panelu. I do zobaczenia w strefie SGH. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.